I mamy najgorszy okres dla pompy ciepła, czyli poniżej 5 stopni. Się mocno zaszrania, jak się zaszrania, to ona robi co jakiś czas defrost, wtedy nie grzeje w domu, jest większe zużycie prądu. No nie ciekawie. Dlatego pompy gruntowe wtedy mają przewagę nad pompami powietrznymi. Ale niech nikt mi nie powie, że Zielony Ład nie działa i że to jakoś nie ma sensu. Tu macie oczyszczalnię ścieków, tu jest własna elektrownia, tam też jeszcze jest elektrownia, tu jest pompa, tam jest elektryk. I ktoś powie, no nie za bardzo, tak? No ale ścieki na przykład do kanału lecą już oczyszczone. Prąd wytwarzam sam, benzyny nie kupuję. Z tych kominów nie lecą już toksyny. Zawsze to tatowi tłumaczyłem. Wszystkich kominów paliło się, mieliśmy własny ogródek. Tu te metale ciężkie i inne rzeczy, syfy leciały. A później chorujemy, tak? Wdychamy to wszystko. I to nie ma sensu. Po co my to mamy robić? Ja nie wiem, po co my mamy to robić. Nie wiem, ludzie, naprawdę zastanówcie się. Jak Haier mówi, kopalnie muszą chodzić cały czas, ta cała technologia jest zła. No, moja babcia też nie chciała odkurzacza, też zamiatała zawsze miotłą, śmiotką. Ja też to uwielbiam, miotłę, nie mówię, ale nikomu nie bronię, żeby kupił sobie odkurzacz. Czy jakąś technologię, która mu pomoże w życiu. Tak więc wszystko ma plusy, ale wszystko ma rozwiązania. Ktoś powie, jak zutylizuje te baterie czy panele słoneczne, bo są tacy ludzie odklejeni, co mówią, że to nawet glebę zanieczyszcza, promieniuje. Ja na przykład zrobię sobie powerbank z tej baterii. Kupię wtedy jeszcze parę innych akumulatorów, ta technologia się rozwinie i będzie powerbank. I pamiętajcie, wszystko jest surowcem, każde śmiecie co wyrzucacie można przetworzyć i ktoś kupuje, znowu fabryki kupują te przetworzone rzeczy i znowu coś produkują. To ma wartość. A takie panele to nie tak, że 25 lat do wyrzucenia, tylko po 25 latach zrobili doświadczenie, że tracą 20% produktywności, czyli jeszcze na długo to starczy. A tam są kolejne surowce, które możecie odzyskać, przetworzyć i znowu na coś przerobić. Tak jak czołg stary można zrobić na żyletki, żyletki można z żyletek, ileś tam set żyletek, znowu można przytopić, zrobić czołg, obojętnie to return, recycling. I PS, nie róbmy z siebie jakichś dziadów marudzących, którzy nie szukają rozwiązań, marudzą, narzekają. Stwórz coś innego, jakąś lepszą technologię niż to, co teraz mamy. Działaj, stwórz swoje laboratorium, swój warsztat, zrób jakieś patenty. Nie bądź ciul. Pozdrowienia i miłego dnia niepodległości wam życzę. Ja już wyszłem ze strefy komfortu, nawet sąsiadkę wciągłem, powiedziała, że jest bardzo zadowolona, choć na początku nie chciała. Zamorsowaliśmy, nie udało się jedno, znajduje się rozwiązanie na drugie i spędzasz miło czas, a nie marudzisz, jak tu jest źle, dlaczego inni tak mają, dlaczego mnie to przytrafiło się. No, nie tędy droga.